Żyjemy na bardzo bezpiecznej planecie, jest cudownie, jest wspaniale. No, niestety jest to takie złudne, ponieważ grożą nam różne rzeczy. I to nie tylko te tu na Ziemi, nie tylko ocieplenie klimatu, ale przede wszystkim grożą nam rzeczy, które mogą przylecieć do nas z kosmosu, w każdym razie spoza Ziemi. O tych zagrożeniach dziś rozmawiam z panem doktorem Krzysztofem Kamińskim z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, kilka tygodni temu była taka informacja, że grozi nam poważne niebezpieczeństwo. Fragment rosyjskiej rakiety i amerykańskiego satelity miały się zderzyć, no i wtedy miało coś nam spaść na głowy, nam albo komukolwiek innemu. Na szczęście te dwa elementy się minęły w odległości podobno zaledwie 20 metrów, więc nie tak dużo. No ale w każdej chwili tego typu katastrofa albo wypadek może nam grozić. Czy rzeczywiście jest to takie groźne i jak często się to może zdarzyć? Jest to zagrożenie groźne, ale trzeba jakby najpierw poznać pewne liczby czy pewne fakty na ten temat. No fakty są takie, że tych śmieci w kosmosie jest bardzo dużo. Tam różne fragmenty, rakiet, czegoś, części, różne rzeczy. No, ale oczywiście niektóre są małe i spłoną w atmosferze i nic się nie będzie działo, inne są duże i czasami spadają. Tak, zgadza się. Szacunkowo raz na tydzień przewiduje się statystycznie spadek jakiegoś zazwykle albo śmiecia kosmicznego, albo niefunkcjonującego już satelity, bądź odłamka kawałka satelity, który rozpadł się w wyniku eksplozji bądź zderzenia na orbicie. Także raz na tydzień mniej więcej takie zjawisko mamy. W większości przypadków są to stosunkowo niewielkie obiekty, ale niekiedy faktycznie spadają na Ziemię i czasem są nawet odnajdywane. Nawet udało się nam odnaleźć pod Poznaniem kawałek chińskiej rakiety, chińskiego satelity, który kilkanaście lat temu był poddany, był przedmiotem, jakby celem dla próby rakietowej. Kiedy to Chińczycy wystrzelili rakietę i zniszczyli własnego satelitę jako test broni orbitalnej, takiej antysatelitarnej, produkując kilka tysięcy odłamków, które przynajmniej tyle zostało skatalogowanych, na pewno było znacznie więcej mniejszych, ale kataloguje się tylko satelity mniej więcej od 10 centymetrów wzwyż. O mniejszych mamy tylko pewne statystyczne, wyrywkowe dane, natomiast powyżej 10 centymetrów to przede wszystkim Amerykanie prowadzą taki najbardziej kompletny katalog i takich obiektów jest ponad 20 tysięcy w tej chwili. Co nam naprawdę grozi? No bo te malutkie odłamki, to one pewnie grożą, jeden odłamek grozi satelicie, inne mogą grozić Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czasem myślę sobie, patrząc na przelot takiej stacji, oj, tam dużo różnych śmieci mogą być też w kolizji. Co naprawdę grozi nam na Ziemi? Znaczy, na Ziemi za dużo nam nie zagraża, dlatego że większość tych spadków, tak jak mówiliśmy, no to wszystko się, no prawie wszystkie się spalają w atmosferze. Jeśli doleci do Ziemi jakiś fragment, to albo malutki, albo... No oczywiście zdarzają się przypadki, tak jak ze stacjami kosmicznymi, które były deorbitowane, no to wtedy już odłamki, znaczy odłamki, no, całe fragmenty potrafiły dolecieć do Ziemi. Natomiast największe zagrożenie tak naprawdę to jest dla funkcjonowania samej infrastruktury satelitarnej. To jest to podstawowe tutaj niebezpieczeństwo, że jeśli niektóre orbity staną się zbyt zaśmiecone, jeśli będzie tam zbyt dużo obiektów, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, które po prostu dryfują i mogą no, zbliżyć się bądź zderzyć do innych obiektów, no to wówczas niektóre orbity przestaną być praktyczne czy funkcjonalne, możliwe do wykorzystania. To szczególnie dotyczy takich popularnych orbit, jak na przykład orbita geostacjonarna, bo to jest jedna orbita de facto, na której umieszcza się setki obiektów, a do tego jest tam są obiekty niefunkcjonalne już, które od dawna nie działają. I właśnie takie cenne orbity są szczególnie zagrożone. Drugim takim obszarem najbardziej zagrożonym to są orbity niskie.
to znaczy te orbity, które są, klasycznie się przyjmuje do 2000 km nad Ziemią, to są orbity niskie i tu jest najwięcej sztucznych satelitów. Te satelity poruszają się z ogromnymi, gigantycznymi prędkościami, przekraczającymi prędkość kuli karabinowej. No i jeżeli teraz te prędkości nie są do siebie dopasowane, to po prostu może dojść do zderzenia. A w tym przypadku to energie tych zderzeń są wystarczająco duże, żeby mogły być groźne, no właśnie dla tej infrastruktury. Generalnie przyjmuje się, że groźne są wszystkie obiekty podczas zderzenia, że mogą doprowadzić do całkowitego uszkodzenia, do zniszczenia jakiegoś modułu czy całego satelity. Obiekty o rozmiarach od około centymetra wzwyż. Właśnie przez te duże prędkości, czyli nawet jakaś śrubka, czy nakrętka, czy kulka metalowa, gdyby znalazła się na orbicie, no to porusza się właśnie z tak gigantyczną prędkością i satelita, który, z którym może się zderzyć, też się porusza z dużą prędkością. No, prędkości zderzeń są ogromne. W związku z czym tu jest właśnie pewien problem, ponieważ generalnie monitoruje się obiekty większe niż 10 cm i tych znamy 20 parę tysięcy, natomiast nie monitoruje się mniejszych. One są zbyt trudne do obserwacji i to się robi tylko wyrywkowo. I zresztą szacunkowo jest ich znacznie więcej, bo szacuje się, że około no, co najmniej pół miliona takich jest. Czyli potencjalnie niebezpiecznych podczas zderzeń obiektów na orbicie jest pół miliona. Mniejsze też występują. To już w miliony idą obiekty poniżej centymetra, ale w tym przypadku istnieje możliwość techniczna zbudowania czegoś w rodzaju pancerza wokół satelity. Takie coś na przykład wokół stacji kosmicznej jest, wokół modułów stacji kosmicznej jest zbudowane, które zaabsorbują taką energię zderzenia od takich właśnie milimetrowych obiektów na tyle skutecznie, że nie nastąpi uszkodzenie, nie nastąpi przebicie powierzchni. Można powiedzieć tak, że przestrzeń wokół ziemska nigdy nie była do końca tak zupełnie pusta, bo chociażby meteoroidy czy inne drobne obiekty naturalne występują w przestrzeni kosmicznej. Ale skoro pan mówi już o obiektach takich naturalnych, właśnie planetoidy, albo jak ktoś woli asteroidy, albo inne jakieś ciała niebieskie, które mogą do nas przybyć z odległego kosmosu, no na przykład nie tak dawno był meteoryt, który spadł w okolicach Czelabińska, no sporo straty spowodował. No na szczęście to nie była jeszcze katastrofa. Wobec tego, czy jesteśmy zupełnie bezradni? Ci przybysze z dalekiego kosmosu mogą się pojawić nagle, nic nie wiemy, no i właściwie może być tak jak z dinozaurami. Tak, no przy dinozaurach się szacuje, że to tam kilkadziesiąt kilometrów mógł mieć rozmiar. No a przy 10 kilometrach chyba już by wystarczyło, żeby zniszczyć sporą część cywilizacji ziemskiej, jeśli nie całą. Tak, to już byłoby zagrożenie globalne na pewno. No i oczywiście planetoid o rozmiarach 10 kilometrów czy wzwyż to znamy całkiem sporo. Na szczęście większość, czy znaczy wszystkie, które znamy, nie są w tej chwili na trajektorii kolizyjnej, a czyli większość... grzecznie się zachowują. Grzecznie, tak. Między Marsem a Jowiszem większość krąży. Ale oczywiście no, nie można wykluczyć obiektu na eliptycznej orbicie takiej, który nigdy nie był widoczny wcześniej i zbliży się do Ziemi akurat na trajektorii kolizyjnej. Szczególnie w przypadku komet, które w większości stanowią obiekty tak zwane jednopojawieniowe, czyli tylko raz widzimy przelot ich w pobliżu Słońca. To tutaj może być największe zaskoczenie. W przypadku planetoid mamy całkiem nieźle, jeśli chodzi o te największe obiekty właśnie od kilometra w górę, całkiem nieźle już zbadaną przestrzeń wokółziemską, czyli te wszystkie, które non-stop są w pobliżu orbity ziemskiej i te stanowią statystycznie największe ryzyko, no bo cały czas są w pobliżu Ziemi i cały czas jeszcze grawitacja Ziemi może zmodyfikować ich orbitę i skierować na powierzchnię, w związku z czym te mamy wymonitorowane całkiem nieźle, natomiast zawsze może być w tej populacji no, jakiś kilkudziesięciometrowy powiedzmy obiekt, który będzie zaskoczeniem i to może być taka właśnie podobna sytuacja jak w tym Czelabińsku. Natomiast takich globalnie nam zagrażających planetoid czy komet też, no to na tą chwilę nie znamy. Gdybyśmy taki obiekt znaleźli, to
Wszystko zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem jesteśmy w stanie go znaleźć. No bo jeśli zaobserwujemy taki obiekt na kilka tygodni przed zderzeniem, no to w zasadzie nie mamy szans w tej chwili nic z tym zrobić. No podejrzewam, tak, że nawet gdyby to było kilka miesięcy, to dalej to byłoby jeszcze za mało. No to było, generalnie im szybciej, tym lepiej, także to jasne. Chodzi o to, żeby zmodyfikować orbitę takiego obiektu, a żeby oczywiście ominęła Ziemię, a to można zrobić bardzo tanim kosztem, stosunkowo oczywiście, jeśli mamy lata do przodu, a jeśli mamy tylko tygodnie czy miesiące, to tu już się robi to albo coraz bardziej trudne, albo po prostu niemożliwe. To zależy wszystko oczywiście od konfiguracji, od różnych już detali. Także tutaj, dlatego bardzo ważne było właśnie uruchomienie już, nie wiem, z 20 parę lat temu, takich projektów wyszukujących specjalnie planetoid zbliżających się do Ziemi. Ale ja tutaj przedstawiłem pana, że jest pan z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No właśnie, to obserwatorium prowadzi obserwacje właśnie tego, co może nam zagrażać. Między innymi, tak, jak najbardziej. Obserwujemy, chociaż nie tylko oczywiście, ale obserwujemy również planetoidy zbliżające się do Ziemi. Obserwujemy planetoidy, które się też nie zbliżają do Ziemi, z czysto naukowej ciekawości. No i obserwujemy też sztuczne satelity Ziemi. Państwo prowadzą taką globalną sieć, czy biorą udział w takiej globalnej sieci kontrolowania właśnie tego, co nam zagraża. W ramach współpracy europejskiej kilka krajów zdecydowało się połączyć siły i udostępnić różne techniki, nie tylko teleskopy takie astronomiczne, typowe, optyczne, ale również radary, a nawet stacje laserowe, które mierzą za pomocą lasera odległość do niektórych sztucznych satelitów. I wspólnymi siłami staramy się monitorować różne szczególnie właśnie interesujące albo właśnie szczególnie niebezpieczne przypadki, czyli przypadki zbliżeń ciasnych, żeby się przekonać, czy nastąpi zderzenie, czy nie nastąpi, a jeśli by faktycznie wyszło z obserwacji, że może nastąpić, to być może któryś satelita ma możliwość manewrowania i można nie dopuścić do zderzenia, czy też spadki satelitarne właśnie, kiedy chcemy jak najdłużej obserwować satelitę przed spadkiem, jak najbliżej tego momentu spadku, żeby jak najdokładniej przewidzieć, gdzie on spadnie. Także w takim projekcie uczestniczymy. Czy zatem możemy czuć się bezpiecznie na Ziemi, czy zatem możemy spać spokojnie? No właśnie dzięki temu, że tyle instytucji, organizacji i firm po prostu sprawdza, co mamy nad głowami i co może nam grozić. No, taki jest cel. My sami zbudowaliśmy ostatnio teleskop niedaleko Poznania, czy zespół teleskopów, które mają wzmocnić właśnie tą sieć o kolejny instrument, który będzie w stanie setki czy nawet tysiące sztucznych satelitów monitorować każdej nocy. Także tutaj bardzo ważna jest dokładność, bo jak obiekty mamy poruszające się na niskich orbitach, w ciągu sekundy przemieszczają się o 8 kilometrów, a o zderzeniu decydują pojedyncze metry, prawda? Więc my musimy super dokładnie nie tylko znać trajektorię z dokładnością do pojedynczych metrów, ale też doskonale wiedzieć z dokładnością do ułamka milisekund, gdzie, w którym momencie na tej orbicie jest dany obiekt. Tu pewnym problemem jest to, że orbity satelitarne są dość specyficzne. One podlegają perturbacjom bardzo silnym. I od strony Księżyca, i od strony Słońca to grawitacyjne perturbacje, ale są też Ziemia na przykład. No jest w pierwszym przybliżeniu jest kulą, trochę spłaszczoną, prawda? Ale satelity krążą tak blisko Ziemi, że one wyczuwają nawet takie rzeczy, czy Amazonka wyleje. Jak Amazonka wyleje, wody się zbierze kilkanaście metrów więcej w miejscu, gdzie jej nie było, to już minimalnie zmienia się grawitacja Ziemi w tym miejscu i już sztuczne satelity odrobinkę zmieniają trajektorię, przelatując nad tym miejscem. Krótko mówiąc, z orbity sztucznych satelitów są stosunkowo niestabilne w porównaniu do innych orbit, ponieważ podlegają różnym efektom i grawitacyjnym, i niegrawitacyjnym. Na satelity wpływa na przykład ciśnienie promieniowania słonecznego, które cały czas ze strony Słońca pcha w jedną stronę. Bardzo silnym efektem dla niskich satelitów są też górne warstwy atmosfery Ziemi. No, atmosfera, umownie przyjmuje się, że kosmos się zaczyna na 100 kilometrach nad Ziemią, prawda? Ale sztuczne satelity
na ruch sztucznego satelity atmosfera ziemska ma wpływ co najmniej do 1000 km, a nawet troszkę dalej. Także różne czynniki zaburzają orbity i trajektorie sztucznych satelitów i bardzo trudno jest przewidzieć z taką dokładnością pojedynczych metrów pozycję sztucznych satelitów na kilka tygodni do przodu. Dziękuję panu bardzo za interesującą rozmowę. Życzę państwu, panu i państwu sukcesów, wspaniałych sukcesów. No i mam nadzieję, że będą państwo nas informowali, gdyby coś nam miało grozić. Jasne, na pewno będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A państwa, moich widzów, zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi naukowcami.